Oto nasze rozwiązanie. Najpierw Alicja i Bob publicznie uzgadniają liczbę pierwszą i generator, w tym przypadku 17 i 3. Potem Alicja wybiera losową liczbę prywatną, niech będzie 15, i podnosi 3 do potęgi 15, modulo 17. Po czym wysyła wynik publicznie Bobowi. Bob wybiera swoją liczbę prywatną, np. 13, i oblicza 3 do potęgi 13 modulo 17, po czym wynik wysyła publicznie Alicji. Teraz najważniejsze. Alicja podnosi publiczny wynik Boba do potęgi swojej liczby prywatnej. Uzyskuje wspólną tajną liczbę tutaj 10. Bob podnosi publiczny wynik Alicji do potęgi swojej liczby prywatnej, uzyskując tę samą wspólną tajną liczbę. Przeprowadzili to samo obliczenie, choć na pierwszy rzut oka tego nie widać. Pomyślmy o Alicji. Liczba 12, którą otrzymała od Boba, to wynik obliczenia 3 do potęgi 13 modulo 17. Ona zaś obliczała tak: 3 do potęgi 13, do potęgi 15 modulo 17. A teraz Bob. Liczba 6, którą dostał od Alicji, została obliczona tak: 3 do potęgi 15 modulo 17. On zaś podniósł 3 do potęgi 15 do potęgi 13. Zauważcie, że tylko potęgowali w różnej kolejności. Gdy przestawimy wykładniki, wynik się nie zmieni. Oboje zatem podnosili 3 do potęgi swoich liczb prywatnych, a potem brali resztę z dzielenia przez 17. Nie znając chociaż jednej z tych liczb prywatnych, 15 lub 13, Ewa nie znajdzie rozwiązania. Tak to się robi. Ewa zmaga się z logarytmem dyskretnym, ale przy dostatecznie dużych liczbach praktycznie nie ma szans na złamanie szyfru w rozsądnym czasie. I rozwiązał się problem wymiany klucza. Metodę można stosować w połączeniu z generatorem liczb pseudolosowych do szyfrowania wiadomości pomiędzy osobami, które nie znają się nawzajem.